Przystań w centrum miasta ponownie była gościnna dla morsów, którzy w tym miejscu zakończyli kolejny udany sezon zimnych kąpieli, co prawda systematycznie organizowanych w Jeziorku Miejskim. Ale dla tak licznej grupy morsów z Bartoszyc i wielu zaprzyjaźnionych klubów, rzeka Łyna była w tym momencie zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Przy tym wydarzeniu, nawet jeśli nie morsujesz, to i tak czujesz się częścią tej radosnej grupy morsów, którzy jak nikt potrafią nawet w mroźny dzień zarazić pozytywnym nastrojem. On udziela się wraz z kolejnym przybyłym klubem na morsowanie w rzece, bo taka też jest koncepcja wydarzenia, by było wesoło, głośno i tłumnie, szczególnie teraz, po chcąc, nie chcąc przerwie w organizacji. Udało się po 2 latach przerwy, no niestety pandemia nam zrobiła takiego psikusa, że 2 razy nas impreza ominęła, ale to nic. Mamy 7. imprezę pływania morsów w rzece Łynie. Rzeka ma poziom taki w miarę. Pochwalę się, że pogoda dopisała, jak zwykle mamy szczęście, że jest słońce. Dzisiaj jest mniejszy wiatr jak wczoraj i poprzednie dni, były przymrozki w nocy, także... Pogoda jak na zamówienie dla morsów, ale również tych, którzy przyglądają się z brzegu poczynaniom tych na swój sposób odważnych osób. A trzeba przyznać, na zaproszenie organizatora Bartoszyckiego Klubu Morsów Polar przybyło ich wielu. Klubów zgłosiło się około 20. Na chwilę obecną mamy 12 już obecnych, które ja zaobserwowałem. Możliwe, że jeszcze kogoś przeoczyłem, ale jeszcze ludzie dojeżdżają, także... No ja myślę, że koło 100 do wody wejdzie. To tak tradycyjnie koło 100 plus minus wchodzi do wody. Miło nam być kolejny raz. Już na naszym zlocie nad Dadajem mówiliśmy, że w Bartoszycach pogoda jest zawsze gwarantowana, czyli słoneczko. No jak widać, wszystko się sprawdziło. Także jest nam bardzo miło kolejny raz uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przyjechaliśmy 7 raz już, tak? Tak. 7. Tak, to 7 edycja. Ja myślę, że nie wiem, czy Aga była prezes, czy była wszystkie razy. Ja wszystkich nie byłem, ale pierwsze 3-4 byłem. No super atmosfera, no robimy to dla Darka też, tak? I to słuchać było w każdej oczekującej na stały schemat wydarzenia grupie morsów. Teraz będzie krótka prezentacja klubów, mała rozgrzewka już, jak zobaczymy strażaków na wodzie, bo oczywiście jak co roku straż będzie nam asystowała. I idziemy pod most na ulicy Bema, nasz stary most, wchodzimy pod mostem do wody, płyniemy tutaj do Bosiru. Ale jak zawsze, choć z uśmiechami, to ostrożnie, bo rzeka i woda to żywioł, z którym nie należy zadzierać. Jedno było pewne, należało wziąć pod uwagę poziom wody. Dzisiaj to będzie tak od 80 cm do 2 metrów, bo Łyna tutaj jest taka trochę pofałdowana i są różne głębokości. Poziom wody pozwala na zrobienie takiej imprezy, zresztą każdy poziom pozwala, tylko trzeba wiedzieć jeszcze, jak tą Łyną się posługiwać, jak płynąć Łyną, nie? Bo są miejsca, w których są duże głazy. W sumie na tym odcinku jest jedno takie miejsce i można mieć pamiątkę po naszym pływaniu, aczkolwiek staramy się, żeby to jakoś wyeliminować, ale przy tej ilości osób pływających ktoś zawsze jakąś pamiątkę z Bartoszyc wywiezie. Pod postacią małego odrapania, ale też pod postacią dyplomów za udział w tak ważnym dla bartoszyckich morsów wydarzeniu, w tym roku bogatszym o akcję charytatywną. Dzisiejsza impreza troszeczkę jest poświęcona, znaczy nawet w sporej części. Zbieramy pieniążki dla dzielnych Ukraińców, którzy walczą o swoją ojczyznę i mamy przygotowane 5 puszek. Morsy z Jeziora Kraksy też przygotowały wstążki, flagę ukraińską też do puszki, zbierają pieniążki na ten cel nasz. Jesteśmy z Biskupca, morsy z Jeziora Kraksy. Po prostu chcemy pomóc dla Ukrainy. Taki nasz dzisiaj cel. Dziękujemy Bartoszycom, dziękujemy wszystkim, z którymi będziemy uczestniczyli w pływaniu. Sława Ukrainie! I do tego nie trzeba było nikogo przekonywać, że takie wydarzenia to również możliwość niesienia pomocy, a przy tym integracja po wspólnej zimnej kąpieli. Później integracja, zespół AUCET, jak co roku nam będzie przygrywał. No, sponsorzy też fajnie dopisali. Piekarnia więzienna pięknie upiekła nam bucheneczki chleba świeżutki. Teraz przyjechał prosto z piekarni.
jak co roku myślę, że będą wszyscy zadowoleni i impreza zawsze w takim formie piknikowej dopisuje i będzie fajna zabawa. Taki jest cel, choć ten główny to zakończenie sezonu. Kiedyś może tak, teraz to tylko koniec sezonu w kalendarzu, nie dla morsów. Szkoda, że już się kończy, no ale no, w sumie my cały rok się kąpiemy. Przechodzimy płynnie z morsowania zimowego do wiosennego, później do letniego, do jesiennego. Cały rok. Sezon mamy jeden. 360. Najważniejsze woda i chęć. Dokładnie. Znaczy generalnie sezon udany, no bo my się kąpiemy cały czas. My mamy hasło im trudniej, tym lepiej, więc nawet jak jest wichura, wiatr i deszcz, no to my się kąpiemy, tak? Jesteśmy morsami stawowymi, więc mamy powiedzenie, że jak ktoś się wykąpie u nas, wykąpie się już wszędzie, w każdym akwenie wodnym. W tym roku pyknęło nam 18 lat, to piękny wiek i już teraz zapraszamy za 2 lata na 20. I to kolejny cel, choć po drodze jeszcze wiele integrujących spotkań z udziałem morsów, których jest coraz więcej, bo jak tu tylko patrzeć, gdy tyle wokół pozytywnych emocji.